Siemaneczko, z tej strony Antek. Jesteśmy w stajni i już mamy taką, patrzcie, no jesień, taką naprawdę jesień. Zobaczcie na te liście, takie żółciutkie już się zrobiły, jak już zaczynają opadać. Idę właśnie pod Antego, bo Ata pojechała w teren i chciałbym przy okazji wam pokazać, dlaczego lubię konie. Dawajcie znać w komentarzach, czy znacie ten powód. Ja nie będę nic w sumie mówił tutaj na tym filmie, tylko po prostu będę nagrywał. Bo prawda jest taka, że ja wolę kontakt ze zwierzętami niż z ludźmi. Jestem introwertykiem. Kurde, to już w sumie trochę zdradziłem, dlaczego lubię konie. No ale oglądajcie, zostańcie do końca. Zostawcie łapeczkę w górę oraz ten właśnie komentarz. Jak myślicie, jaki jest powód? Zapraszam. Słuchajcie, plan był trochę inny. Miałem tam pójść na górę, posiedzieć z tymi końmi w spokoju, ale jak wszedłem na samą górę, to Ata przechodziła akurat z końmi, no albo pomyślałem, że nie wiem, że idą na karmienie, no nie wiem, ale zaczęły schodzić, co widzicie na nagraniu, więc nie udało mi się tego zrobić, co chciałem, ale przyprowadziłem ze sobą Danteusza. Danteusz będzie dzisiaj czyszczony, ponieważ jutro najprawdopodobniej przyjeżdża tutaj mój kolega ze swoją malutką córeczką, która bardzo lubi konie, i właśnie pozna Danteusza, że pewnie pozna wszystkie konie, no ale Danteusza muszę troszkę ogarnąć, bo jest bardzo brudny, zresztą jak każdy nasz koń, bo ostatnio tutaj bardzo padało, no i jest błoto jak cholera, nie? No, dobra, jest dużo roboty, a ja stoję i nagrywam, a Danteusz czeka. Danteusz jest wyczyszczony, co prawda nie do końca, bo tam widzieliście, że przy kopytach to była tragedia, no ale jest błoto jak cholera, więc nie ma też co tego czyścić, bo jutro znowu będzie uwalony. Teraz czyścimy Rudego, a ta będzie jeździć i... Tak, bo chcemy coś sprawdzić, więc ja też wsiądę na chwilę. Generalnie miałem nie jeździć dzisiaj, ale
siądę, żeby coś sprawdzić, o czym się dowiecie za chwilę. I Dante będzie miał dzisiaj ubierane coś, co ostatnio kupiliśmy w sklepie Dante? Dla niego. Sullivan. Sullivan będzie miał ubrane coś, co ostatnio kupowaliśmy w sklepie. Ty, kochanie, wrzuciłaś już tego vloga? Nie. Ale ja go wrzucę po niej, tak więc mogę wam powiedzieć, że są to ochraniacze. Kupiliśmy mu takie... O matko, ale wie, nie wiem, czy coś słychać. Stanę sobie tu na chwilę. Kupiliśmy mu ochraniacze. Jakieś nie najdroższe, żeby po prostu miała kiedyś tam, jak już wiecie, będą jazdy na dużo wyższym poziomie, typu, nie wiem, jakieś zawody czy coś, no to wiadomo, że wtedy się kupi mu coś innego, lepszejszego, a na razie to mu wystarczy. Dobra, idziemy dziada czyścić, idziemy jeździć. Pogoda się zepsuła, nie to co przed chwilą? No, przed chwilą było śnić, nie? No, dobra, bierzemy się do roboty. Tak żywo to mu w ogóle bardzo równo rośnie. No jak miał taką cienką. A on jest generalnie czysty. Tak. Jest, mamy swoje ochraniacze. Tak. Jeden ochraniacz. W jednym, jedynym słusznym kolorze. Czyli czarny, rozmiar full. I drugi full. Dobra, ja będę się przyglądał, jak się to zakłada, bo ja jeszcze w sumie nigdy tego nie robiłem. Pomagałem kiedyś, ale... Z rzepy na zewnątrz. Okej, aha, rzepy na zewnątrz, no dobra. Wcześniej żeśmy mu trochę umyli te nogi, bo ma obłocone. To już? Tak. Aha, ja myślałem, że to jest bardziej skomplikowane. Tutaj musi być po prostu. No. Ja pierdziule. Już. Jak mam być szczery, myślałem, że zapinanie ochraniaczy to jest coś bardziej skomplikowanego. A to kurde... Co nie? Pikuś. 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 Dobra. Jedziemy na ujeżdżalnię, podpinamy popręg, zakładamy jeszcze wodę i sprawdzimy to siodło. Ja muszę sprawdzić, aha, bo tak to póki co jeździmy na siodle ujeżdżeniowym, a dzisiaj sobie sprawdzimy siodło wszechstronne. A ono takie małe jest normalnie, siodło wszechstronne? Nie, to jest chyba 16. A, po prostu ono jest małe. Tak. Aha, no dobra, no ale samo... inaczej się będzie siedzieć, tak, generalnie. Zobaczmy. Dobra. I tu są dłuższe puśliska. Tak. Więc będzie mi ciut wygodniej. Dobra, lecimy, szykujemy dalej koniucha. Dobra, słuchajcie, nie ubrałem kasku, bardzo źle zrobiłem, ale wsiadłem tylko na szybko sprawdzić to siodło. Wszechstronne, dużo wygodniejsze niż ujeżdżeniowe, no i też tutaj są inne strzemiona, więc wszystko to jak najbardziej owocuje na to, że jestem bardziej za siodłem wszechstronnym niż ujeżdżeniowym. Trochę się pogoda zepsuła, jak widzicie, pada, więc Ata uciekła na lążownik. Ja idę tutaj pozbierać nasze rzeczy. No i co, dzisiaj będzie taki prawdziwy test derki, bo nie wygląda, żeby miało przejść, a do karmienia zostało jeszcze kilka godzin, więc będzie mógł w niej zostać. A co później, no to się okaże, no ale po treningu mu ją ubierzemy. Ale się pogoda zepsuła, nie? Wcześniej było naprawdę fajnie. Ubraliśmy Sullivanowi dereczkę, bo się trzęsie. Zimno mu, plus deszcz pada. Niby się rozpogadza, ale tak jak wam mówiłem, za kilka godzin jest karmienie, więc no, nic mu się nie stanie nawet, jak nie będzie padać, a będzie miał tą derkę. Że sobie chodzi. Stępowanko i za chwilę kończymy. No, Sullivan już wśród swoich w dereczce. W
sumie to już drugi raz, bo ostatnio, jak mu ją przywieźliśmy, ostatnio, wczoraj, to miał już ją ubraną, także stado raczej przyzwyczajone. O! Ale i tak, stado jest bardzo zainteresowane. Jeszcze samolot leci nad nami, więc szumi bardzo. Patrzcie, jak za nim lecą. Wszystkie chcą zobaczyć jego derkę. Nawet siostra i brat. O, saliwan osaczony. Niedobrze. Niedobrze. Mam nadzieję, że ma jak uciec stamtąd, że nie jest przyparty do muru. Idę, zobaczę go tam, wspomogę. No, otoczyły go troszkę te konie. Każdy zainteresowany. Nie, jednak go nie ten. Miał możliwość wyjścia. Udało mu się. No niestety musi troszkę pouciekać przed nimi. Ale przyzwyczaiłem się chyba do niego. O. Patrzcie, widzicie, troszkę się rozpogadza. Padać już raczej nie będzie. Ale nie, niech się chłopak wygrzeje, należy mu się. Przez te ostatnie dni, które musiał marznąć, bo tej derki nie było, to niech teraz się wygrzeje.